Dzień dobry, wiadomości kulturalne, vlog numer 18, 18 grudnia, nie wiem, wzięło mnie coś tak na nagrywanie, ale nie o vlogmasach świątecznych, o robieniu ciast, tylko taki tygodnik kulturalny może zrobię. No ostatnio też bardzo się śmieję z pewnych rzeczy. No, nowy rząd płacze już, że będzie powiększona dziura budżetowa, bo stary rząd zostawił taką dziurę budżetową, mam na kartce napisane, na 164,8 miliarda złotych. No i teraz nowy rząd kombinuje, jak tutaj to zrobić, i oczywiście już płacze, że oni będą musieli zwiększyć tą dziurę budżetową. No muszą zwiększyć, będzie gorzej w Polsce, bo będzie większa dziura budżetowa. No ale co na tą dziurę budżetową się składa? Składają się ich obietnice. Jak tutaj mam dobrze wypisaną, to podniesienie pensji dla budżetóweczki o 20% to jest 15 miliardów złotych. Trzeba już zadłużyć Polskę. Następnie dla nauczycieli podwyżka 30%. Znowu tutaj będzie 15 miliardów, czyli już znowu więcej pieniążków. Następnie będzie jeszcze urlop dla mikroprzedsiębiorców. To spowoduje jeszcze zwiększenie dziury budżetowej o 5 miliardów. I przedłużenie zerowego VAT-u na żywność to spowoduje następne 5 miliardów złotych. I w ten sposób ich obietnice powodują zwiększenie dziury budżetowej. Vlog numer 18 kończę. Przygotowujcie się do świąt.